A mianowicie zawróciłam, podeszłam do tego człowieka i w sumie wystarczyło to, że powiedziałam głośniej, proszę pana, czy wszystko w porządku, czy dobrze się pan czuje. On coś tam odburknął. No i miałam już pewność, że na pewno nie jest w złym stanie i że no pewnie zapewne po prostu jest pijany. I już miałam taką swobodę, już poczułam się dobrze i że nic mu nie jest i poszłam dalej. Może w sumie powinnam jakoś bardziej zareagować, coś zrobić, zadzwonić jeszcze gdzieś, ale w sumie na ten moment to było jedyne, co mi wpadło do głowy. No i to właśnie zrobiłam. Sytuacja nauczyła mnie tego, takiej swobody właśnie, jak widzę, że jest jakaś sytuacja, jak idę ulicą, że po prostu nie można się bać zareagować, że to nie jest nic złego, a wręcz przeciwnie, to jest coś bardziej bardzo dobrego i nie należy się przejmować tym, co sobie ludzie pomyślą, no bo ludzie są różni i nas to nie powinno w tym momencie obchodzić.